Słuchasz podcastu Agni Ajurweda zrozumiale i dostępnie. Odcinek 43. W tym odcinku podzielę się z Tobą wskazówkami, które pomogą Ci rozpocząć lub pogłębić praktykę medytacji. Witam Cię w podcaście Agni Ajurweda zrozumiale i dostępnie. Nazywam się Maria Nowak-Szabat. Wspólnie z mężem Michałem od 7 lat prowadzę Agni Ajurweda. Pomagam kobietom skorzystać z ajurwedy w życiu osobistym i zawodowym. W każdym odcinku otworzysz serce i umysł na tą piękną, starożytną wiedzę o życiu. Posłuchasz o niej w zrozumiały sposób. Poznasz inspirujące kobiety, które przeszły swoją przemianę z ajurwedą. W tym podcaście będę także dzielić się moimi odkryciami i obserwacjami. Dzięki temu poczujesz się wzmocniona i gotowa do wcielania w życie zmian, których pragnie Twoja dusza. Ajurweda jest prosta, ale jej zrozumienie i zastosowanie w codziennym życiu wymaga wsparcia. Od zawsze była przekazywana w relacji nauczyciel-uczeń w formie otwierających serce i umysł opowieści. Bardzo się cieszę, że mogę się z Tobą podzielić moją pasją i doświadczeniem z 7 lat pracy w tym obszarze. Cieszę się, że spędzisz ten czas ze mną i starą, mądrą ajurwedą. Dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że tu jesteś. Medytacja jest jednym z podstawowych zaleceń ajurwedy. Odżywia kawę, szczególnie ten aspekt, który odpowiada za spokój, błogość i zadowolenie nieuwarunkowane okolicznościami. Wyobraź sobie, jak medytacja wyszukuje w Twoim wnętrzu uśmiechniętego Buddę. Z każdą kolejną sesją ten Budda staje się większy. Siedzi zrelaksowany, pełen radości z tego, co jest. W miarę jak Twój wewnętrzny Budda rośnie, cieszysz się spokojem, zadowoleniem bez powodu. W Twojej twarzy, oczach i ruchach widać wewnętrzną, dziecięcą radość. Jeśli dominuje u Ciebie element waty, medytacja wyciszy Twoją aktywność, pomoże Ci się zregenerować, odpoczniesz od nieustannej gonitwy myśli. Jeśli dominuje u Ciebie pita, medytacja ochłodzi gorąco pity. Przyniesie Ci więcej spokoju. Twoja pita będzie mniej skłonna do szybkiej i krytycznej oceny. Łatwiej połączysz skupiony umysł z otwartym sercem. Jeśli widzisz u siebie elementy kawy, to medytacją zasilisz aspekt kawy, który przynosi poczucie szczęścia, spełnienia i osadzenia w teraźniejszości. Medytacja jest stanem, w którym obserwujesz umysł, obserwujesz wszystko to, co dzieje się w Twoim umyśle, pojawiające się w nim myśli i emocje. Ogniskujesz swoją uwagę, patrzysz ponad zwyczajową aktywność umysłową i dotykasz wielkiego spokoju, który cały czas Ci towarzyszy. Wychodzisz poza gonitwę myśli, opuszczasz młyn stale zmieniających się obrazów i docierasz do sedna swojego istnienia. Sat, Chit, Ananda. Wiedza, istnienie i szczęście absolutne. To jest Twoja prawdziwa natura. Doskonała wiedza, wieczne istnienie i bezwarunkowe szczęście jest Twoją prawdziwą naturą. Z niej przychodzisz i do niej wracasz. Dzięki regularnej praktyce medytacji zyskujesz do niej większy dostęp. Podłączasz się do swojej esencji i korzystasz z niej przez cały dzień. Przez większość czasu Twój umysł działa automatycznie, często w sposób, który w ogóle Ci nie służy. Wchodząc w stan medytacji, przechodzisz z autopilota na świadome zarządzanie swoim umysłem. Przy pomocy narzędzi uspokajających umysł zaczynasz go wyciszać, skupiać, a następnie obserwować. Jak zatem możesz stworzyć warunki do regularnej praktyki? Po pierwsze, skupienie. W czasie medytacji decydujesz się, na czym będziesz skupiać swoją uwagę. Możesz skupić ją na powtarzaniu mantry, na dźwięku, na wizualizacji światła.
W trakcie tych medytacji do wyciszania umysłu wykorzystamy przede wszystkim oddech, kontemplację zdań mocy, wizualizację światła i ciche powtarzanie mantr. Jeśli masz koraliki do medytacji, także możesz je wykorzystać. Wtedy dotyk skupia się na bodźcach płynących z rytmicznego przesuwania kolejnych koralików. W jakiej pozycji ciała najlepiej medytować? Znajdź taką, w której będzie Ci wygodnie. Praktyce medytacji sprzyja pozycja siedząca. Siad skrzyżny po turecku lub jeśli jesteś bardziej elastyczna, pozycja lotosu. Może być również diament, czyli pozycja klęcząca, w której stopy opierają się o pośladki. W każdej z tych pozycji przydaje się poduszka do medytacji. Podpiera ona dolną część kręgosłupa, odciąża biodra i pomaga siedzieć z wyprostowanymi plecami. Świetnie sprawdzają się poduszki wypełnione łuską gryczaną. Spokojnie możesz wykorzystać małą, twardą poduszkę, którą z pewnością masz w swoim domu lub zwinięty w rulon koc. Jeśli potrzebujesz oparcia dla pleców, skorzystaj z pozycji medytacyjnej na krześle. Usiądź wygodnie, rozluźnij biodra i oprzyj obie stopy na podłodze. Kiedy już siedzisz, zrelaksuj ramiona. Dłonie oprzyj o uda. Rób to, co możesz, z tym, co masz. W każdym razie upewnij się, że wybrana pozycja jest dla Ciebie wygodna. Ciężko się skupić, kiedy coś uwiera Cię lub niewygodnie Ci się siedzi. Komfort w ciele umożliwia Ci przejście na poziom obserwowania umysłu. Dobrze pamiętam, jak mój przyjaciel mówił, że praktyka asan jest po to, żeby nie bolały kolana, kiedy siedzisz w medytacji. Jest w tym coś bardzo prawdziwego. W trakcie medytacji ręce możesz ułożyć w chin mudra. To taki gest, takie ułożenie palców dłoni, które sprzyja skupieniu. Kciuk dotyka palca wskazującego, a pozostałe trzy palce są wyprostowane. Możesz również położyć ręce na udach, tworząc z dłoni puste miseczki. Rób to, co możesz, z tym, co masz. Bywa i tak, że najwygodniejszą pozycją będzie pozycja w ruchu. Jako mama dwójki maluchów wiem, że czasem ta pozycja medytacyjna jest jedyną dostępną. Zdarzają się dni, w których usiąść spokojnie na 20 minut bez przerw lub położyć się spokojnie na 20 minut bez przerw. To stanowi wyzwanie. Wtedy zamiast poddawać się i przerywać swoją praktykę, rób to, co możesz, z tym, co masz. Wybierz się na spacer. Włóż słuchawki w uszy i w ruchu posłuchaj medytacji. Jeśli zdecydujesz, że spacer służy medytacji, wtedy ten spacer stanie się spacerem medytacyjnym. Będziesz praktykować medytację w ruchu. Zrób to, co jest dla Ciebie możliwe, z tym, co masz. Każda z tych pozycji zadziała nieco inaczej. Pozycja siedząca pomoże Ci się skupić. Pozycja leżąca pomoże Ci się odprężyć. Medytacja w ruchu sprawi, że utrzymasz rytm regularnej praktyki. Mój nauczyciel jogi Swami Vishnu Devananda mówił, że gram praktyki jest lepszy niż tona teorii. Gram praktyki jest lepszy niż tona teorii. Podejdź w ten sposób do naszej wspólnej podróży. Praktykuj codziennie i ciesz się owocami regularnej medytacji. Jaka pora dnia sprzyja medytacji? Łatwiej Ci będzie wejść w stan medytacji, kiedy wybierzesz stałą porę. Ajurweda poleca wczesny poranek w okolicach wschodu słońca. Spokój w naturze sprzyja wtedy spokojowi w Tobie. A poranna medytacja jest pięknym sposobem na zaczynanie dnia. Być może potrzebujesz znaleźć inną porę. Popołudniowy rytuał przejścia między pracą a czasem wolnym lub wieczorna medytacja wyciszająca umysł po całym dniu. Rób to, co możesz, z tym, co masz. W każdym razie wybierz czas, w którym masz święty spokój. Zadbaj o to, żeby czas przeznaczony na medytację był wolny od rozproszeń.
przełącz swój telefon w tryb samolotowy, wyłącz dźwięki powiadomień. Wyślij intencję spokojnego, wolnego od zakłóceń czasu. Jak zadbać o miejsce do medytacji? W każdym domu, w którym mieszkaliśmy przez ostatnie kilkanaście lat, a było ich w tym czasie kilka, wybieraliśmy kącik, który służył medytacji. Ten kącik to miejsce, w którym siadasz zawsze wtedy, kiedy chcesz medytować. Nawet jeśli mieszkasz w małym mieszkaniu, możesz wybrać jedno takie miejsce w domu. Zaaranżuj je tak, żeby nastrajało twój umysł do wyciszenia. Zapal w nim świecę sprzyjającą praktyce. Postaw obrazki czy zdjęcia, które cię inspirują i koją. Obrazy natury, portrety twoich nauczycieli, jeśli takich masz, obrazy związane z religią, którą wyznajesz. Możesz też położyć w nim ważne dla ciebie przedmioty. Kamień przywieziony z ukochanego miejsca, muszle, twój amulet, koraliki do medytacji. Świeże kwiaty dodadzą temu miejscu prany, życiowej energii. Zapalona świeca doda twojej praktyce więcej blasku, dosłownie i w przenośni. Możesz także skorzystać z aromaterapii. Zapal naturalne kadzidło lub kominek z olejkiem, który pomoże ci się wyciszyć i zrelaksować. Tradycyjnie olejkiem, który sprzyja balansowaniu waty i praktyce medytacji, jest olibanum, kadzidłowiec indyjski. Ile czasu poświęcić na medytację? Medytacja jest praktyką, która doskonali się z biegiem czasu. Mówi się, że trudno jej się nauczyć, że jest tak jak sen, trzeba go doświadczyć. To zupełnie tak jak z małymi dziećmi, one przecież potrafią spać. Mają tą umiejętność wbudowaną w swoje DNA, a jednak potrzebują rodziców, którzy otoczą ich odpowiednimi rytuałami i rytmami, dzięki którym łatwiej będzie im zasnąć. Podobnie jest z medytacją. To ty stwarzasz sobie sprzyjające warunki do tego, żeby doświadczyć stanu medytacji. A im częściej stwarzasz te okazje, tym łatwiej ci to przychodzi. Świetnie, jeśli przez następne 21 dni uda ci się spędzić całe 20 minut na medytacji. Jeśli czasem zdarzy ci się, że będziesz musiała przerwać medytację w połowie, to też jest okej. Uśmiechnij się do siebie i podziękuj sobie za każdą minutę w tym stanie. Z codziennej medytacji zrób swój rytuał, uświęcony nawyk. Powtarzaj go codziennie, niezależnie od tego, czy masz ochotę, czy też nie. Umysł będzie wierzgał jak dziki koń, podpowiadając ci nowe wymówki i powody, dla których dziś nie możesz. Z dystansem i z rozbawieniem przyglądaj się sposobom, w jaki próbuje wymóc na tobie to, czego chce. Popatrz na niego jak na dziecko, które uparcie i na tysiące sposobów próbuje namówić cię na nową zabawkę. Ty wiesz najlepiej. Dzięki codziennej, nieprzerwanej medytacji tworzysz nowy nawyk, rytuał codziennej medytacji. Niezależnie od tego, jaka jest pogoda, jak spałaś, jak się dzisiaj czujesz i co masz na głowie. Wzburzona woda twoich myśli ucisza się. Widzisz piękne dno, które cały czas tam było. Sat, Chit, Ananda. Wiedza, istnienie i szczęście absolutne. Poświęć teraz chwilę na sformułowanie intencji na najbliższe 21 dni. Pamiętaj o zasadzie rób to, co możesz z tym, co masz. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję, że tu jesteś. Podziękuj sobie, uśmiechając się do siebie całym swoim ciałem. Dziękuję ci za wspólnie spędzony czas. Wejdź na stronę agni-ayurveda.pl/43, gdzie znajdziesz notatki do tego odcinka podcastu. Jeśli szukasz sposobu na wyciszenie nieustannej gonitwy myśli, interesuje cię medytacja, ale nie wiesz od czego zacząć, albo medytujesz od jakiegoś czasu i szukasz wsparcia w codziennej praktyce, zachęcam cię bardzo serdecznie do skorzystania z kursu audio 21 medytacji balansujących watę. To pierwsze ajurwedyjskie medytacje w języku polskim. Pomogą ci zatrzymać się i zbalansować twoją watę,
czyli doszę związaną z energią ruchu i zmiany. Serdecznie zapraszam, link znajdziesz pod tym odcinkiem podcastu, a medytację możesz kupić w naszym sklepie na stronie agni-ajurweda.pl/sklep.